Siema, z tej strony Hitman, witajcie w kolejnym odcinku z Battlefield Hardline. Dzisiaj zagramy sobie na mapie Everglades w trybie podbój. Wybiorę sobie tutaj klasę szturmowca, czyli operatora, tak się chyba to nazywa w tym BF-ie. Tutaj jakiś frajer nam wybiegł od razu. Schowam się na dach, bo chciałbym na początku tego odcinka pozdrowić kilka osób, bo bardzo mnie o to prosiły. Także pozdrawiam Łysego, Jera, Wicia, Księdza Gałę, Barona i Brika. Chłopaki mnie o to prosiły. Są moimi wielkimi fanami i ich marzeniem było właśnie, żeby ich pozdrowić, także marzenia się spełniają, jak widać, ale nie będziemy się tutaj już zajmować jakimiś pozdrowieniami i przejdziemy do grania w Hardline'a, bo o to chyba chodzi. Ustawię sobie tutaj dodatki jakieś, bo widzę, że coś mi się tu skasowało. Dam sobie srebro, nawet ładne to. Także respimy się na środku, gdzieś tutaj. I widzę tu jakiegoś typa na mapce. No proszę, jak kampi. Oh fuck. Nie ma. Nie wiem, czy mogę przebić tą szybę, ale chyba nie. Kilka dni temu skończyła się beta Battlefronta. Ja sobie trochę w nią pograłem, nagrałem trochę gameplaya z niej. Jakieś tam fajne wyniki nawet mi się udało osiągnąć, chyba 33 do 4. I chciałbym wykorzystać właśnie ten gameplay do jakiegoś filmiku typu Q&A czy coś takiego. Albo po prostu opowiem o moich wrażeniach z tej gry podczas tych gameplayów. Nie wiem, zobaczę jeszcze, pomyślę. Ale właśnie chciałbym coś wrzucić z tego. Nie miałem czasu za bardzo wrzucać, gdy trwała beta. Jak mogliście zauważyć, w ogóle rzadko wrzucam filmy ostatnio. Ale mam trochę spraw na głowie i tego czasu jest dosyć mało. O kurde, to był wróg. LOL. Na klopa sobie tu. Kurde, nie da się na niego wskoczyć, serio. Dobra, w dupie. Widziałem tam ciebie. Ale podskoczył typ. Dwa hedziki. No, dokładnie. Pod wielkim ostrzałem. Wybrałem sobie broń M16A3. Myślę, że doskonale znaną broń przez wszystkich. Także nie muszę o niej nic mówić. Powiem tylko, że jest świetna. W sumie więcej nie trzeba. I jedynym minusem jej to jest to, że szybko naboje się kończą. Gdy zabijemy tam na przykład, nie wiem, 10 typów. Ale na szczęście mamy coś takiego jak dodatkowe magazynki w tej grze, które na pewno pomogą nam w tej sytuacji. Dobra, tu będą chyba. Wiedziałem, ale trochę już mi tam po pleckach postrzelali i miałem za mało HP. O, jednak mnie ktoś uleczył, fajnie. Ogólnie dużo osób pod ostatnim odcinkiem mi pisało, żeby właśnie nagrać jakiś filmik z Hardline'a, bo pytałem się was, z jakiego BF-a chcielibyście kolejny gameplay i w sumie to byłem zdziwiony, że chcecie z tego BF-a akurat gameplay. Bo jak wszyscy wiemy, nie jest to tak popularny Battlefield jak w przypadku czwórki czy trójki.
Przynajmniej na PC-cie, bo na konsolach to jest podobno inna bajka. Widział mnie. O fuck! No nie, jaki to ma zasięg ten granat. Jak w kodzie normalnie. Wyposażę sobie tą M16 w tłumik, bo też się mi fajnie z nią gra. Odsuń się, typie, kurde, gracie, umiesz. Wiem, że jest pode mną typ, w sumie za mną. A zabiorę sobie ten helikopterek, nie wiem. W sumie nigdy nim nie latałem. Ale dziwnie. Takie powolne trochę te działka. Nie wiem, jak ja mam z tego kogoś zabić w ogóle. Chyba tu mam ofiarę moją. Co to jest? Przecież... Nie wiem. Nie wiem, jak to strzela, nie? Siedzi mi tu ktoś, czy nie? O! Chyba mój pierwszy frag w tej grze z tego helikopterka. I znowu asysta jak 75. Nie ogarniam za bardzo, jak to strzela. I znowu asysta kierowcy, fuck, to gin w tym syfie kamperze. O nie. Trafiłem jednego. Dobra. Mamy tu jakieś perki, widzę. Nie wiem w sumie, co one robią w ogóle. Co to jest? Nie znam typa. A rzucę mu, niech się pali. Haha, dobre. Jak nie wiedzieliście, że z tego da się zabijać, znaczy zadawać damage pojazdom, to teraz już wiecie. Wynik 15-5 na razie. Da, mamy miśka kochanego. Tu mają fajną pozycję chłopaki, można im plecki zrobić wrogom. Albo coś innego. I zaraz będą plecki. O nie, zauważył mnie ktoś. Chyba. Kurde mać, ej, ale miałem jakiś taki lag czy coś. Dzięki. Teamplay jest, widzę. Tu jest mina. Trzeba ją zniszczyć najlepiej. Nie ma. O, tu już wszyscy moi ogarnęli. Srebrny pakiet, czekajcie. Otworzymy sobie pakiety bojowe. Ekwipunek. O kurde, ile mam tego do otwarcia? To otwieramy. Pago opening. Nie wiem, co to jest. Wszystko do ekwipunku, no bo gdzie indziej. Miałbym to dać niby. Jakieś naszywki, nie wiem po co mi to w ogóle. Ten kamuflaż jest spoko. Awatar na battle logu, co mnie interesuje za bardzo. To też jakiś kupon strój elity, no. Pff. O! Karabinek. Nie wiem, czy to każdy dostaje, czy co, ale ten kamuflaż też taki... Taki wąż czy coś? ACWR, kolejny karabinek i kamuflaż zebra. Kolejny kamuflaż jakiś i broń. Chyba mam jakieś... To są pakiety, które dostawałem za to, że kupiłem przed premierą BF-a. Ale nie otworzyłem ich. Kosa jakaś. Znowu.
Kurde, długo to potrwa. Tych brązowych mi się nie chce otwierać już. Widzę, że jakieś noże mi cały czas wypadają. Kupon Kolbo, akcesoria zaawansowany. Nic mnie nie interesuje z tego, tylko sobie przetestuję ten kamuflaż taki jeden, bo mi się podobał. O, ja żyję dalej. I dostałem złotą gwiazdkę za M16. Który mam level? 37. Tak się zabija strzelca w tym zasranym jeepie. Nie wiem, do czego strzelałem. Ale mamy okazję teraz zmienić sobie kamuflaż. No, taki średni bym powiedział. Nie urywa dupy. A to? No to w sumie też nie. Chyba mam... Aha, nie mam jeszcze. Ale to zebra może być. Taka fajna. O. Biedny SUV. Najechał na minę i umarł. Widziałem cię. Łup, łup. Możecie mi znowu napisać, z jakiego BF-a chcecie kolejny gameplay. Następnym razem mogę zagrać, nie wiem, w Bad Company 2 albo w trójkę, jak tam chcecie. Możecie mi napisać. No. Jeszcze tam z Mołotowa im rzucę. No i wyeliminowani, no. O! No dzięki, kurde! Co za frajer, ej, jak mi skampił. Chciałem typowi przypierdzielić z młota. Siema. Nie wierzę w to. Co oni tu robili w ogóle? Przecież tu nawet punktu nie ma do przyjęcia. A tu kampili. O ja pierdzielę. This is fucking too easy. Kurde, to jest too easy tą bronią. Easy. O kurde, za mną są. No ale gdzie, no? Aha, tu. Kurde, dobra już. Trudno. Widzę, że runda już się kończy. Także to by było na tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że pozdrowienia dotarły. Piszcie mi, z jakiego BF-a chcecie kolejny odcinek. Wynik, jaki tu osiągnąłem, to 33 do 11. Całkiem spoko. Także do następnego razu. Trzymajcie się. Nara.